Cześć, z tej strony Ania Kraszewska. Do Nice Book Challenge nominowała mi Kinga Bilim. Dzięki. A dzisiaj ja chciałabym podzielić się z Wami fragmentem książki, którą aktualnie czytam. Uwaga. I Newton, i Arystoteles wierzyli w istnienie absolutnego czasu, to znaczy wierzyli oni, że można bez żadnych dowolności zmierzyć odstęp czasu między dwoma zdarzeniami i wynik będzie identyczny, niezależnie od tego, kto wykonał pomiar, pod warunkiem, że używał dobrego zegara. Czas był według nich kompletnie oddzielony i niezależny od przestrzeni. Taki pogląd większość ludzi uważa za oczywisty i zgodny ze zdrowym rozsądkiem. Mimo to musieliśmy zmienić poglądy na czas i przestrzeń. Chociaż nasze zdroworozsądkowe pojęcia dobrze pasują do opisu ruchu przedmiotów poruszających się względnie powoli, takich jak jabłka i planety, zawodzą jednak całkowicie, gdy próbujemy ich używać do opisu ruchu ciał poruszających się z prędkością bliską prędkości światła. Był to fragment książki pod tytułem Krótka historia czasu profesora Stephena Hawkinga. Całkiem niedawno do kin wszedł film o tej osobie. Polecam. No cóż, pozostało mi tylko nominować kolejną osobę. Będzie to Karolina Saudecka. Saudi, ty jesteś następna. Dzięki.